Egipt. Daj moja. Muszę znaleźć Ancunamun. Dojechaliśmy do Dublina. Dobrze się drzemy, 2 godziny, 3 godziny na trasa. Mam wszystko. Przeleciała bez żadnych problemów. Więc widzę, że warto się drzemnąć, kawkę sobie zrobić i sobie ją cyckać powolutku. Za każdym razem to samo. Ale dupne to lotnisko. Smoking zone. Mają flat tire, zobacz. My za dojazd z lotniska zapłaciliśmy 10 euro, wydaje mi się, że jest to dosyć dużo, natomiast ciężko jest z nimi negocjować cenę na samym lotnisku. Daję Wam tutaj namiar na taksówkarza, z którym możecie się kontaktować bezpośrednio przed przylotem. Może uda Wam się wynegocjować jakąś lepszą cenę. Hotel Sunny Days El Palacio. Niesamowity resort. Jego na pewno ogromnym plusem jest to, że pomimo umiejscowienia naszego pokoju możemy się rozłożyć dosłownie gdzie nam się podoba. Mamy tutaj na miejscu szkołę nurkowania. Ta plaża należy do hotelu obok. Lekkie zamieszanie, zmieniamy pokój. Dali nam 2 pojedyncze łóżka. Nam się ogólnie bardzo podoba, nie jesteśmy wybredni, natomiast jak na 4-gwiazdkowy hotel, to standard pokoi jest dosyć niski. Dałbym mu z 3 gwiazdki. Wow, niesamowity widok. Szok. Sylwia myślała, że masz na łódce ten gościu, że stoi cały dzień, się dziwię, że stoi cały dzień tam. No widzisz, nie ma na okulary jak coś do Egiptu, Marek.
fajnie do brzegu podpływają kolorowe ryby, szczególnie te duże, takie ciekawe, nie wiem jak one się nazywają, ale jest ich dosyć sporo. Piękne. O krabach nie wspomnę. Maszerują tutaj brzegiem, szczególnie jak jest ostry. Niesamowite miejsce, naprawdę. Sobie popływa teraz sama, później ja sobie wskoczę tutaj, popływam sam, a później pójdziemy razem na tą mini rafkę na koniec i tam sobie popływamy razem. Jeśli ktoś się obawia rekinów, to tutaj w tym miejscu naprawdę jest płytko i tutaj żaden rekin raczej by się nie zapuścił, bo po prostu by się pokaleczył, szczególnie przy odpływie. Jest zbyt płytko, ta woda się ciągnie naprawdę dosyć daleko, jak tam widać do linii tej jaśniutko błękitnej wody i na samym końcu przy odpływie tam jest wody naprawdę do pasa, także tutaj jest bezpiecznie i można sobie spokojnie snorklingować, tak jak mówię, jeśli ktoś się obawia jakichś rekinów. Podobno tutaj w tym obszarze raczej ich się nie spotyka. Wąż normalnie, ciekawe co to jest. Śledzę go. Ratownik mówi, że nie są niebezpieczne, że to jest sea snake. Zajebiście. Poczytaliśmy o tych wężach morskich i okazuje się, że są jadowite. Natomiast są płochliwe i najlepiej ich nie drażnić, nie zaczepiać. No i ten jad pisze, że jest potencjalnie groźny dla człowieka. Także nie do końca chyba jest tak, jak ten ratownik mówił. Ale ciekawy był, no. Płynie dziewczyna. Pooglądać jakieś ryby. Znalazłeś syrekkę. Spływała dzisiaj z kolonią ze 100 ryb takich czarnych tam. Szok. Rolnie pływały razem ze mną. A wśród nich dołączały do grupy takie złote, nie złote, to srebrne. Takie srebrne wielkości tej kłębki. My ogólnie snorklingując zawsze staramy trzymać się płycizn. Gdzieś tam te rekiny z tyłu głowy siedzą, pomimo tego, że szansa ataku na człowieka jest jak 1 do 2 milionów.
tu nie piecie. Pa, jest niezły. Pa. Tą rybkę tutaj, to pokolec arabski. Jeszcze wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Natomiast jest jedną z najbardziej agresywnych ryb w Morzu Czerwonym. Występuje na rafach koralowych. Jest mega terytorialna i w tym przypadku definitywnie nie podobały jej się nasze płetwy, szczególnie płetwy Sylwii. One gryzą. Naprawdę? Nie. No przecież kostkę mnie ugryzła. No naprawdę. Albo mnie przecie... Nie, ugryzła mnie. Powinniśmy ustalić też jakieś znaki. Sylwii ufandzoliła ta ryba. No zobacz, dwa zęby. Jeśli chodzi o śniadanko, ja zawsze jadłem naleśniki z pomarańczami. Sylwia brała jakieś ciasteczko i szliśmy sobie na kawkę do Faraon Cafe, oddalonego o jakieś może 200 metrów od hotelu. Posiłki ogólnie dobre, mniemy mięsa, także skupiamy się bardziej na warzywach. Natomiast dań mięsnych jest też naprawdę dużo, także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Polecamy tradycyjne danie koszari. Natomiast trzeba się wybrać do centrum miasta. Bardzo popularne są również soki z trzciny cukrowej wyciskane na ulicach Hurghady. Ja ogólnie polecałbym wymienić pieniądze na funty egipskie. Dużo łatwiej się nimi manewruje, płaci. No nie wiem, wybór należy do Was. Te sprzęty niesamowite. Zawsze jak przyjeżdżam do domu z jakiegoś takiego biedniejszego kraju typu Egipt, Maroko, dużo bardziej doceniam to, co mam i naprawdę potrafią zrobić coś z niczego. Na hotelu wieczorem jest gwar, zabawiają gości, są różne występy. Natomiast my wolimy sobie posiedzieć na murku, popatrzeć na wodę i... Jest pod wpływem odprawy. Zasia. Maszerujące
kraby.